No cześć wszystkim, z tej strony Damian. To wideo poza tym, że jest timelapsem z naszego Global Game Jamu poznańskiego, czyli Poznań Game Jamu, jest także właśnie, będzie służyć jako swego rodzaju postmortem. Postaram się teraz właśnie opowiedzieć o tym, jak poszedł jam, co było fajnego, co nam nie wyszło i ogółem nasze uczucia. Wraz z Juliuszem stworzyliśmy grę, którą nazwaliśmy Two Guys One Weapon. Jest to platformówka dla dwóch graczy. Taki action platformer, chodzenie, strzelanie po prostu. Cały twist polegał na tym, że dwóch graczy miało tylko jedną broń. I to był właśnie ten wybór, what do we do now? Czyli co teraz robimy? Albo ja strzelam, albo ty. I musimy się zamieniać bronią. Więc ja mogę strzelać, bronić cię, ale jak nagle przeciwnicy cię zajmą od tyłu, to muszę ci rzucić broń, żebyś ty mógł się sam obronić wtedy. Ja jestem bezbronny. Na tym cały miał pomysł polegać. I udało się to zrobić. Bardzo fajnie to wyszło. Sterowanie wyszło bardzo fajnie, rewelacyjnie, ruchy kamerą jakieś, coś. Z grafiką było śmiesznie, bo pierwsze narysowane obrazki wyglądały okropnie, strasznie, po czym praktycznie przypadkiem kliknąłem w edytorze, dodaj outline, pum, rewelacyjny efekt, dobra, wszędzie dodajemy outline, gdzie tylko możemy. I wyszło z tego naprawdę przyjemnie, grafika jest taka, na którą można patrzeć i sprawia to nawet przyjemność. Bardzo fajnie wyszli mi przeciwnicy. Co prawda, no jeden przeciwnik, z niego jestem najbardziej zadowolony. Te latające czaszki z jetpackiem. Czemu jestem zadowolony? AI jest banalnie proste, jakieś tam po prostu leci do punktu, który znajduje się gdzieś tam w okolicy ten gracza. Ale właśnie w ruchu to relacyjnie wygląda i czuć, gdzie właśnie przeciwnik podlatuje do nas i tak naprawdę musimy robić naprawdę dziwne manewry, jakieś skoki w powietrzu, żeby go uniknąć. Tak, teraz właśnie widzę na podglądzie, że robiliśmy voiceovery. Voiceovery, które wyszły rewelacyjnie, ale nie mieliśmy okazji ich pokazać na prezentacji gry. Trochę smutno z tej strony, ale no cóż. Voiceovery po prostu polegały na tym, że naciskając klawisze A, B, X, Y wydawane są komendy głosowe i po prostu dymek nad postacią się pokazuje i teksty są typu give me a weapon, I need a weapon now. I to nagrywaliśmy o 4 nad ranem, było rewelacyjnie śmiesznie. Jest z tego nagranie, może podrzucę jakiś link rzeczywiście całego opisie filmu, jakby ktoś chciał zobaczyć. W ogóle sam Game Jam wyszedł rewelacyjnie, atmosfera była świetna. Samo rozpoczęcie właśnie, czyli prezentowanie gier, zbieranie teamów odbyło się rewelacyjnie. No ja zostałem z Juliuszem sam na sam, ale i tak udało nam się skończyć tą grę i ona jest grywalna. Bardzo nawet grywalna. No, ale właśnie sama organizacja Game Jamu z jednej strony wyszła właśnie bardzo dobrze, bo że to się to udało do końca dociągnąć i skończyć to wszystko, że mieliśmy to rozpoczęcie, zakończenie, mieliśmy własną salę. Tak, i właśnie organizacyjnie wyszło z jednej strony bardzo dobrze, naprawdę taki nasz styk, no ale z drugiej strony niezbyt dobrze, bo wszyscy wiedzieli, że gdzieś jest na przykład piąta sala, gdzie też dżemowicze siedzą, coś robią, ale mnie nigdy się tam nie udało trafić, a szukałem tej sali. I szkoda to naprawdę, bo chciałem tam do nich zajść, pogadać z nimi. Tak po prostu wyszło. Ja sam właśnie chodziłem po salach, często robiłem przerwy, dopytywałem się właśnie ludzi, co robią, oglądałem ich progres. Jestem niesamowicie właśnie dumny z gier, które wygrały. Cóż, powinienem powiedzieć właśnie, co jeszcze wyszło źle, prawda? Sen. Moje w ogóle, moje zarządzanie czasem. Plan był taki, żeby drugiej nocy pójść spać, po prostu się położyć, jednak pierwszą noc nie spałem, drugą noc nie spałem. Przed przyjazdem właśnie na Poznań Game Jam wstałem bardzo wcześnie o 5 rano, więc byłem niewyspany. I jak mówiłem, plan był, żeby iść spać o drugiej nocy, ale siedziałem całą noc i nie wytrzymałem. Poszedłem przed samym zakończeniem, czyli wiecie, te jak już godziny zostały, 12 godzin do końca, do znajomych, tam się przespałem, wykąpałem, odświeżyłem, wróciłem, ledwo dokończyliśmy tą grę, chociaż od 24 godzin była gotowa. Po prostu zlekaliśmy z tym, żeby dodać takie rzeczy jak menu, właśnie power-upy. No to nie miało sensu, znaczy w sensie wtedy nie miało sensu, a to tak wiecie, wydawało się, że będzie proste do dodania. Tak właśnie jak mówię, że rozwaliłem sobie po prostu ten plan, który z założenia pierwszy miał być. Co dalej nie wyszło? Chociażby ten timelapse. Po podłączeniu się już do komputera, rozłożeniu całego sprzętu, okazuje się, że sterowniki do kamery wysiadły mi w netbooku. No i cóż, nie było co z tym zrobić już, po prostu musiałem nagrywać bez kamery, więc tego zabrakło.
Tak, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat samego Game Jamu, ale z Juliuszem już od razu po zakończeniu uzgodniliśmy, że za tą grę się jeszcze zabierzemy, coś z nią zrobimy. Już pojawiły się w mojej głowie dwa plany, spróbujemy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki za nas, może się uda. A na razie jeszcze raz dziękuję wszystkim za bycie tam, za stworzenie z nami razem gier, za obecność właśnie i za obejrzenie tego wideo. Dobra, dzięki wam za uwagę. Jeżeli się podobało, chcecie zobaczyć więcej timelapsów, możecie dać suba. Bo te timelapsy pojawiają się tu u mnie od czasu do czasu, bo w tych game jamach często uczestniczę. No i oczywiście łapkę w górę, bo to wiecie, przyda się takie, wiecie, żebram teraz. Dobra. Dzięki, trzymajcie się i wyszukujcie newsów na temat gry, bo ona wyjdzie jako gotowa. Trzymajcie się, cześć.